Szanowni Państwo, ja rozpocznę może od przedstawienia się, bo Michała wszyscy znają, a mnie mało kto, podejrzewam. Pracuję w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i wszelka moja praca dotycząca Polski, ja będę mówić o Polsce, jest z gruntu rzeczy takim trochę pobocznym torem tego, czym się zajmuję, obszarem mojej działalności i zawsze jest to z perspektywy komparatystycznej. W ogóle jestem amerykanistką, a nie anglistką, czyli jeszcze jakby w ramach tej anglistyki dodatkowa moja specjalizacja to amerykanistyka. Jestem zarówno kulturoznawcą, jak i literaturoznawcą, teraz może trochę bardziej kulturoznawcą niż literaturoznawcą. Skończyłam niedawno pracę nad książką, która jest o kulturowej historii szkolenia zwierząt w Stanach Zjednoczonych od XIX wieku do współczesności. To mam nadzieję, że będzie moja praca habilitacyjna. No ale w tej chwili będę mówić o zwierzętach w Polsce. To zobaczą Państwo, że głównie będzie to o psach. Ale gdyby ktoś chciał pytać o koty, to my potem zapraszamy w zasadzie do pytań. Możemy odpowiadać na te pytania, chociaż przyznaję, że tutaj tych kotów... Możemy zadać pytanie, dlaczego psy są ważniejsze dla badaczy kultury i socjologii. I oczywiście jako osoba, która jest amerykanistką i anglistką, siłą rzeczy jakby też, patrząc na te przemiany, obecności zwierząt w przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich lat, w zasadzie po 1989 roku, to można wyznaczyć takie dwa kierunki i Polska plasuje się w tym kierunku zmian bardziej amerykańskim. Kierunek amerykański, jak Państwo widzą, jest takim kierunkiem bardziej polegającym na separacji, a ten kierunek angielski, czy też skandynawski, bo w Skandynawii te rozwiązania są podobne, jest kierunkiem większej integracji. Więc my z jednej strony na pewnych obszarach mamy tę integrację, w innych idziemy w kierunku separacji. To znaczy, o co mi chodzi konkretnie? W Stanach na przykład parki narodowe, plaże, komunikacja miejska, pociągi są bardzo trudno dostępne dla zwierząt. Nie można po prostu przejechać się z psem autobusem, swoim zwykłym psem. Z kolei w Anglii, w Skandynawii to jest zupełnie na porządku dziennym, to jest normalne, to jest spotykane, że pies jedzie metrem, czy że pies jedzie autobusem. Akurat tutaj, w Polsce, z zupełnie innych przyczyn, to tutaj jesteśmy w stronę Anglii i Skandynawii, bardziej niż Ameryki, ale w innych obszarach idziemy wyraźnie w stronę amerykańską, a nie w stronę skandynawską. Chodzi mi tutaj o wyznaczanie osobnej przestrzeni publicznej, w której mogą przebywać zwierzęta. Co prawda nasza tendencja do wyznaczania tych osobnych sfer, do separacji, do grodzenia jest tendencją, która nie dotyka w zasadzie wyłącznie zwierząt. Wiele osób, które zajmuje się przestrzenią publiczną w Polsce, przestrzenią miejską, zwłaszcza zwraca uwagę na fenomen płotów, które pojawiają się wokół bloków, nowych bloków, ale również starych bloków, czyli tego wygradzania przestrzeni. Wydaje się, że parki w tej chwili, takie wymarzone przez większość społeczną parki, powinny wyglądać tak, że jest na nich ogrodzony plac zabaw dla dzieci, ogrodzony plac zabaw dla psów, jeszcze jakieś ogrodzone miejsce, gdzie, nie wiem, mogą sobie usiąść seniorzy i zająć się seniorzy siłownią na świeżym powietrzu, co jest nowym trendem. Czyli ta wersja skandynawska, mniejszy nacisk na osobną przestrzeń dla zwierząt, to oczywiście nie znaczy, że w Anglii w ogóle nie ma parków dla psów, ale zdecydowanie ta przestrzeń publiczna wspólna jest łatwiej dostępna dla par człowiek-zwierzę. To jest akurat wersja amerykańska. Przykład, który dla nas jest dosyć abstrakcyjny, mianowicie w metrze nowojorskim, to są zdjęcia z nowojorskiego metra, gdzie można jechać, którym można jechać z psem wyłącznie, jeżeli pies ten mieści się w torbie. Fits into a bag. No i oczywiście tutaj widać, jak pomysłowi Nowojorczycy starają się obejść ten przepis. Pokazuje to na to, że zwłaszcza w dużych miastach w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w miastach, w których istnieje komunikacja miejska, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że w dużych miastach wszystkich istnieje komunikacja miejska, ludzie chcą tą komunikacją móc razem z psami podróżować. W Polsce, jak Państwo prawdopodobnie zauważyli, wolno wsiadać z psami do metra, wolno wsiadać do pociągów, do autobusów, chociaż pies powinien być na smyczy i w kagańcu. O te kagańce zresztą toczą się często spory i dyskusje na temat tego, czym jest kaganiec, co rzeczywiście zalicza się jako kaganiec. Te zmiany, o których mówimy i Michał, i ja, dotyczące zwierząt
w moim przypadku mojego wystąpienia zwierząt w przestrzeni publicznej, można podzielić na kilka typów zmian. Niektóre są motywowane zmianami prawnymi. Te zmiany prawne często są odbiciem zmian kulturowych. Ja nie jestem oczywiście prawniczką, jestem kulturoznawcą, więc jedyne, co jakby o tych zmianach mogę powiedzieć, to to właśnie, w jaki sposób one albo idą z duchem zmian kulturowych, albo wprost przeciwnie. Czasami nie idą i wtedy, jeżeli nie idą, jeżeli są sprzeczne z duchem zmian kulturowych, wtedy zwykle słychać protesty. Wtedy ludzie protestują i mają coś przeciwko tym zmianom. Są też zmiany kulturowo-społeczne, które nie są odbite w żaden sposób w regulacjach prawnych i o tych będę mówić za chwilkę. Są zmiany o podłożu ekonomiczno-społecznym. Te są wyjątkowo widoczne po 1989 roku z oczywistych przyczyn. Chodzi mi tutaj o taki model, w którym otwarcie przestrzeni, często nie jest to przestrzeń publiczna, często jest to przestrzeń prywatna, ale taka, do której wszyscy mają wstęp, czyli na przykład sklep. Otwarcie takiej przestrzeni dla zwierząt jest po prostu chwytem marketingowym. Czyli nasi klienci mają zwierzęta, więc niech wchodzą ze zwierzętami, wtedy mamy szansę na to, że przyciągniemy więcej klientów. Niemniej ciekawe też, i to też jest coś, o czym pisaliśmy obydwoje w książce Pies też człowiek po polsku, a potem Free Market Dogs po angielsku, to jest kwestia języka, która dotyczy tej debaty dotyczącej obecności zwierząt w przestrzeni publicznej. Z jednej strony jest to język, w którym w bardzo ciekawy sposób widać w jaki sposób on odbija to przejście Polski w stronę demokracji po 1989 roku, czyli wykorzystanie przez obydwie strony języka demokracji, języka praw człowieka, rozszerzonego często na zwierzęta. To znaczy ludzie piszą, na przykład w listach do redakcji, w listach do gazet, mój pies ma prawo przebywać w tym parku, a ja mam prawo przebywać tam z moim psem. Jak śmiecie nie pozwalać mi realizować tego prawa, albo czuję się dyskryminowany, ponieważ nie mogę wyjść gdzieś tam z moim psem. Z drugiej strony często też pojawia się ten język wartości wolnorynkowych. Płacę, więc wymagam. Nie wpuszczą mnie tam z psem, dobrze. Kupię sobie te bułki w innej piekarni w takim razie. Jeden z obszarów, o których chciałabym powiedzieć, to jest przestrzeń, która nie jest przestrzenią miejską. Wręcz przeciwnie, jest przestrzenią, która jest przestrzenią dobrem naszym narodowym, ale jest przestrzenią dziką. Chodzi mi tutaj o parki narodowe. I tutaj w kwestii parków narodowych widać, w jaki sposób zmierzamy w tym kierunku amerykańskim, czyli właśnie ograniczania możliwości przebywania w przestrzeni dzikiej, w przestrzeni, która jest uznawana za zagrożoną, ze zwierzętami towarzyszącymi, czyli de facto z psami, ponieważ mało kto z kotem chodzi do parku narodowego, chociaż akurat mam koleżankę, która przez całe Bieszczady z kotem w plecaku przeszła. Niemniej zwykle chodzi tutaj o psy. I to, co widać, to stopniowe wprowadzanie coraz większych ograniczeń. Niedawno, teraz jest dyskusja na temat Karkonoskiego parku, gdzie mamy Karkonoski Park Narodowy, który od tego roku chce ograniczyć możliwość wchodzenia tam z psami. To, co jest ciekawe, to jeżeli popatrzymy na te parki na mapie Polski, chociażby na te parki górskie, to te, do których można wchodzić z psami, na smyczy, rzecz jasna, Karkonoski, Góry Stołowe, no Kampinoski wiadomo, Świętokrzyski, są częściej w zachodniej części kraju, a te, do których nie można, Tatrzański, Bieszczadzki, Babiogórski, Gorczański są częściej we wschodniej części kraju. Magórski jest tutaj wyjątkiem. Magórski to jest Beskid Niski, czyli okolice Sanoku, czyli bardziej między Bieszczadami a Górcami na przykład. Niemniej jest to trend, który zdecydowanie się rozprzestrzenia. No i oczywiście powiedzą Państwo, ale trzeba tę przyrodę chronić. Wszystkie te parki, które wprowadzają te zakazy wchodzenia z psami, powołują się na ustawę o ochronie przyrody z kwietnia 2004 roku, konkretnie na artykuł 15, punkt 16, który głosi, że w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzenia psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie itd. To jest screen ze strony internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który właśnie jest jednym z tych parków, które niedawno wprowadziły ten całkowity zakaz. Czyli kiedyś można było, teraz już nie można. Natomiast ta ustawa, która przecież powinna dotyczyć całej Polski,
jest interpretowana różnie przez różne parki narodowe. Czyli Bieszczadzki interpretuje ją w ten sposób, że absolutny, całkowity zakaz, ale już Babiogórski interpretuje w sposób taki, że nie, problemu nie ma, o ile te psy są na smyczy. Wychodząc z tego, tutaj jest z kolei Tatrzański, to jest screen ze strony internetowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, który tłumaczy, dlaczego z psami nie wolno wchodzić na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pomimo, że pies jest prowadzony na smyczy, mimo wszystko jego zapach będzie płoszył zwierzęta. Badania dotyczące tego, czy ten zapach psa rzeczywiście płoszy zwierzęta, czy nie płoszy także zwierząt, są mocno problematyczne, to znaczy ich metodologia pozostawia wiele do życzenia, ale to, co jest bardzo ciekawe, to, że Tatry mają dwie strony. Po słowackiej stronie Tatr możemy chodzić z psami, po polskiej nie. Czyli innymi słowy, to jest z kolei screen z słowackiej części, znaczy ze słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, czy innymi słowy na przykład na Kasprowy od strony słowackiej możemy zupełnie legalnie wyjść z psem, od strony polskiej nie. Nawet na Rysy od strony słowackiej moglibyśmy wyjść z psem, od strony polskiej absolutnie, jest to zakazane. Więc dlaczego te same zwierzęta, które po stronie polskiej płoszą się zapachem psów, po stronie słowackiej się nie płoszą? No to jest to dosyć ciekawy fenomen i to jeden z takich absurdów, w których żyjemy. Ja oczywiście absolutnie nie mówię, nie mam podstaw tutaj, żeby twierdzić, że psy nie mają żadnego wpływu, przebywanie psa, bliskość psa nie ma żadnego wpływu na zwierzynę, natomiast pamiętajmy, że mówimy o Tatrach. No tam, jeżeli Państwo byli w sezonie, to wiadomo, że tam jest po prostu rzeka turystów, która tymi głównymi szlakami się przesuwa i zdecydowanie problemem jest po prostu obecność zbyt dużej liczby ludzi, raczej niż psów. Te psy, o których mówimy, są na smyczy. Wszystkie parki narodowe wymagają tego, żeby psy wchodziły tam na smyczach i pod kontrolą. Z kolei przechodząc do... Oczywiście jest jeszcze w kwestii terenów niemiejskich, jest jeszcze kwestia lasu, ale tutaj jest sprawa dosyć jasna i ona nie uległa zmianie po 1989 roku. Mianowicie w lasach państwowych psy powinny być trzymane na uwięzi. Koniec, kropka, ta ustawa tutaj jest jednoznaczna. Oczywiście zdarzają się opisywane w mediach konflikty w sytuacji, w której pies został odstrzelony przez myśliwego i w zasadzie myśliwi absolutnie nie powinni do tych psów strzelać. W tej chwili jest zakaz strzelania do psów dla myśliwych. Niemniej, no, żeby ten pies w ogóle został odstrzelony jako pies biegający luzem po lesie, to wcześniej jego właściciel musiał złamać prawo, spuszczając go w tym lesie luzem. Natomiast przechodząc do terenów miejskich, brak jest jednolitej ustawy regulującej stan prawny w całej Polsce. Ustawy są lokalne, często nieprecyzyjne. Jest ustawa o ochronie zwierząt, ale ta ustawa o ochronie zwierząt mówi, co następuje. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. To jest tak zwana ustawa adresówkowa, tak mówią o niej właściciele psów, bo to znaczy, że pies ma mieć adresówkę zawsze i że za brak adresówki możemy dostać mandat. Natomiast to puszczanie psów bez możliwości ich kontroli pozostawia wiele pola do popisu, różne możliwości interpretacji. Na terenach z kolei w Warszawie istnieją gminne, lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy czy na terenie danego miasta i ten nasz mówi, znaczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, zwierzęta agresywne również w kagańcu. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa. Oczywiście nie ma tutaj definicji miejsca mało uczęszczanego. Brak jest również definicji zapewnienia pełnej kontroli zachowania psa, co skutkuje tym, że przepisy te są różnie interpretowane przez różnych strażników miejskich. Co ciekawe, w Warszawie są różnie interpretowane w różnych dzielnicach. Na przykład strażnicy z Woli słyną z tego, że uwielbiają wlepiać mandaty psom, które bawią się w parkach. Natomiast tutaj Państwo już nie mają. Pole Mokotowskie jest słynnym miejscem spacerów, spotkań psów, gdzie psy biegają luzem i tam nigdy żaden strażnik miejski mandatu nikomu nie wlepił. Thank you.
Jak Państwo widzieli w tym regulaminie porządku miasta stołecznego Warszawy, pojawia się ten fragment dotyczący tego, że psy można spuszczać na wybiegach dla psów. Takich wybiegów dla psów niedawno nie było jeszcze prawie w ogóle. W zasadzie fenomen wybiegów dla psów czy parków dla psów w Warszawie jest kwestią ostatnich 4-5 lat. Pierwszy taki wybieg w Polsce został otwarty w 2005 roku w Łodzi. Został zdewastowany już pierwszej nocy po otwarciu, także nie utrzymał się zbyt długo. Natomiast rzeczywiście ten taki boom na psie parki to jest kwestia ostatnich 5 lat i jest to związane z pojawieniem się budżetu partycypacyjnego. W tych budżetach partycypacyjnych często pojawiają się projekty na właśnie psie parki, psie wybiegi. Często pojawiają się też projekty na place zabaw dla dzieci, często właśnie również różne projekty dla seniorów. Czasami widać takie wręcz wojny między projektami, które dotyczą psów, a projektami, które dotyczą dzieci. I osoby, które wspierają zwierzęta, reklamują, prosimy o głosy na dany projekt, osoby, którym zależy na tym, żeby dany teren był przeznaczony na plac zabaw dla dzieci, również potrafią być bardzo zacięte w walce o swoje prawa. I to widać zarówno w przestrzeni internetowej, to znaczy na przykład na Facebooku mamy w sytuacji, w której ludzie dzielą się tymi informacjami, że proszę głosujcie na ten projekt, jak również na różnych zebraniach społeczności lokalnych, gdzie nie wiem, czy Państwo chadzają na takie, jeżeli nie, to zachęcam, gdzie naprawdę często wydaje się, że są to sprawy, które potrafią bardzo podzielić lokalną społeczność, mówiąc delikatnie. Warszawa w tej chwili ma ponad 10 wybiegów dla psów, z tego 3 są otwarte w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Te 3 są właśnie z budżetu partycypacyjnego na zeszły rok. 2 są w tej chwili z budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Wybiegi nawet w mniejszych miejscowościach, Pszczyna, takie miejscowości jak Lublin, również mają w tej chwili po kilka wybiegów dla psów. Te wybiegi, które są otwierane w Polsce, są bardzo specyficzne. I to, co jest naszą polską specyfiką, to to, że z jakiejś przyczyny uznajemy, że wybieg powinien być niedużym, ogrodzonym miejscem, na którym znajdują się przeszkody. Moje odczytanie tej sytuacji jest takie, że to ma właśnie związek z tą analogią. Dzieci potrzebują swój plac zabaw, psy potrzebują swój plac zabaw. Jest to błędne rozciągnięcie tej analogii, w której pies staje się członkiem rodziny, a więc jest traktowany jak dziecko. Czyli zakładamy, że psy mają takie same potrzeby jak dzieci. W sytuacji, w której to absolutnie tak nie wygląda. Wszędzie, gdzie te wybiegi funkcjonują, są to po prostu zwykle to, co jest ważne, to żeby to był teren duży, jak najbardziej przestronny. Jeżeli pojawiają się na nim jakieś przeszkody, to najlepiej, żeby to były przeszkody naturalne, czyli takie, które pies może sobie sam przeskoczyć przez, powiedzmy, zwalone drzewo, takie, które imitowałyby jego spacer w przestrzeni wiejskiej, nazwijmy to. Absolutnie i pod żadnym pozorem psy nie potrzebują przeszkód po prostu jako czegoś, na czym będą się bawić jak dzieci na placu zabaw. A i owszem, można psa szkolić do pokonywania przeszkód, ale jest to zajęcie, które powinien podejmować przewodnik wspólnie ze swoim psem. Czyli nie jest to metoda na wybieganie psa, niech on sobie sam nie pójdzie i nie poskacze po tych wszystkich przeszkodach, co raczej nie będzie zresztą miało miejsca. Jeżeli, to powinno to być zajęcie podejmowane wspólnie, razem. Wiele z tych wybiegów, które chciałabym Państwu zaraz pokazać, trochę krytycznym okiem na nie spojrzeć, jest, no, delikatnie mówiąc, problematycznych. W znacznej mierze ma to też związek z tym, w jaki sposób są one w jaki sposób są one finansowane. W budżetach partycypacyjnych często większe szanse mają projekty, które nie generują dalszych kosztów utrzymania. Więc często projekty te są przedstawiane jako niegenerujące dalszych kosztów utrzymania. Ach, momencik, zanim przejdę do kosztów utrzymania. Tutaj jakby w tych wizjach wybiegów dla psów w dzielnicy Białołęka, to co jest ciekawe, to właśnie przedstawienie wybiegu dla zwierząt jako takiego miejsca, gdzie te psy będą sobie się ze sobą bawić. Tu bawią się psy, tam bawią się dzieci, a my możemy siedzieć po środku i rzucać okiem tu na bawiące się pieski, a tu na hasające dzieci. To jest oczywiście absolutnie fikcyjne i błędne wyobrażenie o tym, w jaki sposób psy się bawią. Białołęka posiada wydzieloną część parku specjalnie dla piesków, zielone miejsce ogrodzone i dzięki temu psy można puścić wolno, a samemu wypoczywać na parkowej łące w pobliżu.
Tutaj z kolei psy nie przeszkadzają spacerowiczom, są oddzielone od osób postronnych, a jednocześnie mogą swobodnie biegać i się bawić. Ci z Państwa, którzy mają psy, niewątpliwie wiedzą, że gdyby takiego psa zamknąć na wybiegu ogrodzonym i samemu sobie gdzieś pójść, to ten pies prawdopodobnie próbowałby się z tego wybiegu wydostać, stałby i piszczał. Także ta wizja tutaj takiej idyllicznej segregacji gatunkowej absolutnie nie ma szans sprawdzić się w rzeczywistości. Teraz inne kwestie związane z tymi wybiegami. To jest wybieg, który powstał w 2013 roku, na warszawskiej Pradze. Praga Północ, co prawda jest to ulica Stalowa, więc miejsce, w którym można spodziewać się tego rodzaju sytuacji, no ale jest to tutaj, to kiedyś były przeszkody, oczywiście tyczki, które tam się znajdowały, dosyć szybko zostały ukradzione. Widać, regulamin psiego wybiegu raczej nie zaskarbił sobie wielu fanów wśród lokalnej społeczności, która z kolei wybieg wykorzystuje w celach oczywistych. To z kolei jest wybieg w Parku Leśnika na Gocławiu. Ten wybieg też jest bardzo niedawno otwarty, bo niecałe 2 lata temu. I tam z kolei widać bardzo wyraźnie problem, który pojawia się na wielu wybiegach, które mają w tych planach wpisane, nie generuje kosztów utrzymania. No nie generuje, to znaczy, że ta trawa, po której biegają psy, bardzo szybko przestaje być trawą, zaczyna być klepiskiem, co oznacza, że w sytuacji, w której mamy taką pogodę, jaką mamy teraz, robi się tam po prostu straszliwe błoto. Nikt z psami nie chce tam przychodzić, no bo psy po wizycie na takim wybiegu wyglądają okropnie i nadają się wyłącznie do tego, żeby je umyć. To jest kolejny wybieg, to też jest akurat Praga Północ, który z kolei pokazuje, w jaki sposób, w jaki nieprzemyślany sposób te wybiegi są planowane. Tutaj te psy mają niby przeszkody dla psów, które mają niby służyć ich rozrywce. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób te przeszkody miałyby służyć rozrywce psów, no bo niby jak to ma być pokonywane przez tego psa. W żaden sposób, a i owszem, przeszkoda, opona zawieszona na ramię jest jedną z takich fachowych przeszkód używanych w agility, czyli takim torze przeszkód z psami. Natomiast to nie ma z agility nic wspólnego, to jest po prostu jakiś taki absolutnie chory wymysł. Nie da się, żaden pies nie jest w stanie tego pokonać. Żaden pies nie przeskoczy w ten sposób i nie zmieści się w tą oponę. Oczywiście to ma związek z tym, że wybiegi są planowane często bez konsultacji ze specjalistami. Wydaje mi się, że w ogóle sam ten pomysł tego, że te przeszkody są konieczne, ma związek z tym, że pozwala to podbić koszty budowy wybiegu. I innymi słowy, ktoś na tym zarobi, a jednocześnie będziemy się czuli, że jest to coś, co jest potrzebne, chociaż tak naprawdę nie jest potrzebne. To kolejny przykład, kolejne przeszkody. Też na tym praskim wybiegu, dopóki on jeszcze wyglądał jako tako. Teraz w zasadzie to już jest kompletnie połamane, także nawet nie można na to spojrzeć. Czyli mamy przeszkody dla psów, które absolutnie nie nadają się do wykorzystania przez psy. To jest z kolei wybieg na świeżo otwarty, dosłownie w zeszłym miesiącu, na Polanie Hutnik, Lasek Bielański, czyli gmina Bielany, który wygląda no już nieco lepiej, powiedzielibyśmy, że są tam jakieś przeszkody, są tutaj jakieś rzeczy udające opony. Faktycznie nie jest to, żaden fachowiec od szkolenia psów nie przyznałby, że to ma jakikolwiek sens, to sensu nie ma. Natomiast to, co nie ma największego sensu, to że wybieg ten znajduje się w miejscu, w którym brak jakiegokolwiek oświetlenia, bo jest to w lesie. Las Bielański ma to do siebie, że no nie ma tam latarni, co oznacza, że w zasadzie przez pół roku wybieg, nie da się z tego wybiegu korzystać po południu, bo jest tam po prostu ciemno. O czym nikt nie pomyślał. To jest z kolei jeden z lepszych, lepiej zaplanowanych wybiegów warszawskich. Jest to pierwszy duży wybieg warszawski, Ogród Krasińskich. I tam z kolei nie ma tych przeszkód takich zaplanowanych przez człowieka, nie ma tych opon i slalomów. Są natomiast takie przeszkody imitujące naturalne przeszkody, czyli zwalone drzewa. To jest jeden z wybiegów, które wydaje mi się, że funkcjonują lepiej w Warszawie. Wokół tego wybiegu funkcjonuje taka duża społeczność właścicieli psów, którzy się tam spotykają
i organizują na tym wybiegu, czy niedaleko tego wybiegu, również różne edukacyjne wydarzenia. To znaczy jedną, na przykład w zeszłym roku jednym z projektów, które uzyskały poparcie w budżecie partycypacyjnym, był projekt spotkań edukacyjnych dla osób odwiedzających wybieg w Parku Krasińskich ze swoimi psami. To były spotkania z behawiorystą, który tłumaczył, w jaki sposób interpretować zachowania psów na wybiegu. Czyli innymi słowy pozwalał ludziom odpowiedzieć na pytanie, czy te psy się rzeczywiście dobrze bawią, czy może one się właśnie gryzą, a my nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. To z kolei wybieg z Wrocławia. Ja mam w ogóle ogromną kolekcję zdjęć z tychże wybiegów, którą posiadam w związku z tym, że ogłosiłam kiedyś na Facebooku prośbę do wszystkich moich zwierzęcych znajomych, żeby chodzili na wybiegi, robili zdjęcia i przesyłali je do mnie. Mam teraz zdjęcia wybiegów z przedziwnych miejsc, jakiejś Pszczyny, Lublina, Tarnowskich Gór i mam dosłownie kilkaset zdjęć wybiegów, z którymi kiedyś coś muszę zrobić. Teraz między innymi je Państwu pokazuję, ale to jest raczej tak, raczej od tak sobie, jeszcze nie zostało to opracowane. No ale przestrzeń publiczna to nie tylko wybiegi dla psów. Tutaj chciałam pomówić o wchodzeniu z psami do miejsc takich jak restauracje, sklepy, czyli generalnie o rozwój miejsc przyjaznych psom. Z jednej strony jest to coś, co rzeczywiście widać, coraz więcej lokali, czasem są to restauracje, czasem są to sklepy, reklamuje się jako miejsca przyjazne psom. Często korzystają właśnie z naklejek czy innego rodzaju symboli, które pozwalają zidentyfikować psiarzom takie miejsce. Istnieją też przewodniki po miejscach przyjaznych psom, dostępne zarówno w internecie, jak i publikowane w formie drukowanej. Czyli można się po prostu z takimi miejscami zapoznać. To, co ciekawe, to wydaje mi się, że niektóre sieci, takie jak MediaMarkt, wykorzystują możliwość wejścia do sklepu z psem w celu ocieplenia swojego wizerunku. To znaczy w sytuacji, w której w lecie jest bardzo gorąco i MediaMarkt reklamuje się tymi banerami, witamy psy, nie zostawiaj psa w samochodzie, wejdź z nim do sklepu MediaMarkt, to rzeczywiście, oczywiście z jednej strony miejmy nadzieję, że zależy im na psach, ale z drugiej strony wyraźnie zależy im również na tym, żeby ludzie wiedzieli, że oni rozpoznają, że jest to problem. Problem psów zostawianych w samochodach i chcą jakoś temu problemowi przeciwdziałać. Decathlon, ten piesek tutaj Border Collie jest w Decathlonie, to jest taki koszyk z Decathlonu, nie wiem czy Państwo rozpoznają czy nie, jest również jedną z tych sieci, które pozwalają na to, żeby psy wchodziły do sklepów. Co prawda czasami proszą również o kaganiec, czasami nie proszą. Z kolei inne formy przebywania z psami w sklepie publicznym to jest profil facebookowy, który nazywa się Piesek pod sklepem. To co jeszcze 20 lat temu było w zasadzie normą, czyli to, że na zakupy do osiedlowego Supersamu szło się z psem. Ja jako dziecko byłam tak wysyłana na zakupy z psem, którego kiedyś zapomniałam, pamiętam, spod tego sklepu zabrać i przypomniałam sobie dopiero po powrocie do domu. W każdym razie było to normą, wszyscy tak robili, że szło się po te bułeczki, przyczepiało psa pod sklepem, wracało z psem. Teraz staje się coraz mniej akceptowaną formą interakcji z psem. To znaczy staje się powoli obciachem, mówiąc delikatnie, zwłaszcza w środowisku ludzi, którzy są w te psy zaangażowani. To fakt, że powstał profil Piesek pod sklepem, na którym ludzie, którzy widzą psy czekające pod sklepem, robią tym psom zdjęcia i wklejają je następnie na tym profilu, w celu ośmieszenia tych osób, które zostawiają psy pod sklepem, świadczy już o pewnych przemianach, które zaszły miejsce w społeczności Polaków. Czyli nie ma powszechnej zgody na to, żeby spacer z psem załatwiać właśnie w taki sposób, że idzie się z nim po bułeczki, a następnie przyczepia się go pod sklepem. Dodam, że właśnie wśród psiarzy jest to rzeczywiście powód do hańby, do wstydu, gdyby to nasz pies został przedstawiony w profilu. Ja już się kilka razy złapałam w takich sytuacjach, że o nie zostawię cię piesku nie dlatego, żebym się bała, że ktoś cię ukradnie, tylko a nuż jeszcze ktoś
A tak, a nuż jeszcze ktoś to zauważy. No i w zasadzie to jest jakby koniec tej prezentacji. Natomiast, tak jak mówiłam, ta prezentacja w znacznej mierze mówi o psach, nie o innych zwierzętach. Natomiast problem kotów w przestrzeni publicznej jest również tematem, który ostatnio jest dosyć gorący w związku z badaniami, które co prawda były przeprowadzone w Australii, więc jest to zupełnie inna sytuacja, ale które się pojawiły i które mówią, że koty zabijają więcej ptaków niż gryzoni. W związku z tym stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. I tutaj w tej chwili rozgorzała dyskusja w środowisku zarówno naukowym, Human Animal Studies, jak i taka szersza publiczna debata na temat tego, czy powinny się te koty wypuszczać, czy też lepiej trzymać koty w zamknięciu, w domu. I myślę, że z tym na razie Państwa zostawię i bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Tak? Tak. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.